Chwała niech będzie Panu, naszemu Jezusowi Chrystusowi, moi drodzy. Będziemy rozważać, kontynuować list drugi do Tymoteusza. Bardzo ważny list. Zresztą tak jak każda księga Biblii, Starego i Nowego Przymierza. Może przypomnę, że drugi list do Tymoteusza jest takim testamentem tego wielkiego apostoła. On w 4 rozdziale tego listu mówi tak, w wierszu 6, 7 i 8, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Moi drodzy, błogosławiony, szczęśliwy jest człowiek, który może tak powiedzieć, zbliżając się do kresu swojej wędrówki na tej ziemi. My nie wiemy, nikt z nas nie wie, w którym momencie Bóg nas odwoła z tej ziemi. Dzieje się to w różnoraki sposób. Dzieje się to czasami bardzo nagle, a czasami ludzie jakby mają tą świadomość, że świeca ich życia tutaj na tej ziemi gaśnie. Wtedy człowiek patrzy do tyłu, patrzy na swoje życie i pyta, czy on jest gotowy. Czy jest gotowy na spotkanie z tym, który jest Stwórcą, z tym, który jest Zbawicielem. Apostoł Paweł mówi tutaj niesamowite rzeczy. Patrząc do tyłu wstecz na swoje życie, mówi o tym, że nie obawia się, po pierwsze. On wie, że wyrok został postanowiony, to jest tylko kwestia czasu. Wie, bo Pan mu to objawił bardzo wyraźnie, że to jest koniec jego pielgrzymki, jego biegu. On mówi, będę złożony w ofierze, czas rozstania z życiem nadszedł. On jeszcze troszeczkę pożyje w więzieniu. On jeszcze ma nadzieję, bo pisząc w tym liście mówi do Tymoteusza, przybądź szybko, zdąż jeszcze przed zimą, aby przynieść mi płaszcz i pergaminy, które zostawiłem w Troadzie, bo właśnie gdzieś tam podczas swojej podróży, kiedy głosił Ewangelię, opuszczając miasto, zostawił płaszcz, pergaminy, wydawało się, że on jeszcze wróci do tego miejsca. Ale w czasie drogi, w Macedonii, gdzieś tam po drodze, został aresztowany, został wtrącony do więzienia i to jest wielkie prześladowanie za czasów Nerona, rok gdzieś 67. I on wie, że to będzie koniec. Popatrzcie, wychodzisz z domu i nie wiesz, czy do niego wrócisz. I on wie. I teraz, moi drodzy, jak bardzo ważne jest, kiedy patrzymy na swoje życie, że mamy tą żywą nadzieję w sercu. Ja wiem, gdzie ja idę. Ja wiem, że spotkam się z Bogiem i nie muszę się obawiać tego spotkania. On mówi, dobry bój bojowałem, a więc całe moje życie, kiedy popatrzę wstecz od momentu nawrócenia, starałem się żyć z Bogiem, żyć dla Boga, służyć Mu najlepiej, jak potrafię. Byłem nie w swojej woli, ale wypełniając to wszystko, co on ode mnie oczekiwał. Mówi, dokonałem biegu, jest finisz, już jest blisko. I to, co najważniejsze, zachowałem ten depozyt wiary. Tą wiarę miary, którą Bóg dał mi, kiedy spotkałem Go w drodze Jezusa, kiedy spotkałem w drodze do Damaszku. I zobaczcie dalej, tu nie ma lęku, tu nie ma obawy, tu nie ma niepewności. On mówi, teraz oczekuje mnie wieniec. Nie otrzymam go zaraz, kiedy umrę, ale otrzymam go w dniu, kiedy Pan, sędzia sprawiedliwy, przyjdzie, kiedy się objawi. On wie, że idzie na spotkanie z Panem, ale to jeszcze nie będzie czas tego triumfu, tego koronowania, tej nagrody, którą otrzyma każdy, który zachował wiarę, który dokończył biegu w wierze, który się nie wycofał, jeśli chodzi o swoją relację z Bogiem. A więc to jest testament. Ale nie pisze go osoba sfrustrowana. Nie pisze go osoba rozgoryczona. Nie pisze go osoba, która mówi, mógłbym jeszcze trochę pożyć. On jest pogodzony z wolą Pana. On jest sługą Pana. I on wie, że idzie do Niego. Zresztą on
parę lat wcześniej pisał, kiedy był po raz pierwszy uwięziony w Rzymie. On mówi, ja tęsknię, ja nie wiem, co wybrać, czy być z Kościołem, być z wami tutaj, czy być już u mojego Pana. On tęsknił za swoim Zbawicielem. I tu jest napisane, że on da mu koronę, ten wieniec, czyli koronę zwycięstwa, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Jeżeli jest w nas żywa wiara, jeżeli ta Boża wiara jest w twoim i w moim sercu, to jest ta tęsknota, to oczekiwanie i pragnienie na przyjście Pana, aby już z Nim być. Możemy sprawdzić swoje serce i zapytać, czy tam jest tęsknota za moim Panem, czy ja tęsknię za Jego przyjściem, tęsknię za tym, aby już z Nim być. Bo to jest dowód, że moje serce bije dla Niego. To jest dowód, że mam z Nim tą żywą społeczność. I on daje takie wspaniałe rady i polecenia swojemu synowi w wierze Tymoteuszowi. O tym mówiliśmy i zatrzymaliśmy się w tym miejscu, kiedy apostoł Paweł w tym drugim rozdziale maluje takich 7 obrazów sługi Bożego. 7 obrazów. I z tego, co przypominam sobie, wspominaliśmy o pierwszych 4 obrazach, to, że on mówi, że lider, przywódca i ty, Tymoteuszu, a także chcę to rozszerzyć, że każde Boże dziecko staje się w pewnym momencie nauczycielem. Inaczej mówiąc, każdy wierzący ma dorastać, aby móc umieć wytłumaczyć, wyjaśnić drogę pańską komuś, kto nie zna Pana. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, 5 rozdział, przepraszam, pod koniec bardzo wyraźnie o tym mówi, co do czasu powinniście już być nauczycielami. Ale on mówi do lidera, tutaj przemawia, chociaż odnosi się to także do każdego w Kościele Jezusa Chrystusa. On wspomina o tym, że ten lider jest nie tylko nauczycielem, jest jak żołnierz, jest dosłownie, on to nazywa tak pięknie, żołnierz Jezusa Chrystusa. Powołany do Bożej armii, powołany przez tego, który jest wodzem, tego, który jest księciem, królem królów i panem panów. I słuchajcie, to też o czymś mówi, to też do czegoś wzywa każdego nowonarodzonego, każde Boże dziecko, skoro jestem żołnierzem w jego armii. To znaczy, że jestem gotów pod jego rozkazy, pod to, co on do nas mówi, czego on od nas oczekuje. Ja już nie żyję tak, jak mnie się podoba, ale jestem poddany tej dyscyplinie, która panuje w armii. Są na jego żołdzie, są na jego utrzymaniu, są jemu poddani. Jak żołnierz są gotowi cierpieć dla swojego wodza. Żołnierz znosi trudy, żołnierz znosi niewygody tego codziennego życia, ale też tego czasu, kiedy właśnie jest w akcji, jest gotowy oddać życie. Tak jest. A więc pomyślmy o sobie, jestem nauczycielem, a więc mam wzrastać w poznawaniu, aby nauczać innych, ale też jestem żołnierzem Chrystusa, gotowy na cierpienie, na dyscyplinę, na to, aby Jezus mógł rozporządzać moim życiem, moim czasem, tak jak On chce. I ja się temu poddałem. Dalej mówi, lider, Boże dziecko jest jak zapaśnik na arenie, walczy. I tutaj zwraca uwagę w tym momencie, kiedy mówi o tym zapaśniku, mówi, walcz prawidłowo. Jako chrześcijanie mamy walczyć, zmagać się prawidłowo. Jesteśmy kuszeni do tego, żeby postępować jak ten świat, żeby robić tak jak ten świat. Ale Słowo Boże mówi, że my już nie należymy do tego świata. A więc toczymy walkę, stajemy do zapasów, a Paweł mówi, wieniec otrzymuje tylko ten, który prawidłowo walczy. Nie posuwa się do niewłaściwych rzeczy. Jest jak rolnik, tutaj maluję obraz rolnika, który ciężko pracuje, lidera, który ciężko pracuje, który też powinien korzystać z tych plonów, które rolnik ma przy pracy swojej na roli. Teraz przejdźmy do kolejnego obrazu, który tutaj apostoł Paweł maluje. Od 14 wiersza drugiego rozdziału
to przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Może krótka refleksja do przynajmniej dwóch wierszy, które tutaj przeczytałem. 14. Aby nie wdawali się w spory o słowa. Wiecie, czasami przychodzą różni ludzie i spieramy się. Wiemy, że oni nie chcą uwierzyć, prawda? I jest czasami taka żonglerka nawet Bożym Słowem. Kto kogo przemoże? Nie wdawaj się w coś takiego. Złóż świadectwo, powiedz, kim jest dla ciebie Chrystus, co On dla ciebie uczynił. Jeżeli ktoś ma otwarte serce dla Pana, to Duch Boży będzie go dotykał. A jeżeli ktoś przyszedł się sprzeczać, my nie jesteśmy po to, żeby się z ludźmi sprzeczać. Na siłę im coś udowadniać. My dajemy świadectwo, że Jezus Chrystus żyje i jest Twoim i moim Zbawicielem. Nie wdawaj się w spory. Nie wdawaj się w niepotrzebne kłótnie i udowadnianie nie wiadomo czego. Powiedz po prostu, co Chrystus dla ciebie uczynił. I pozwól Duchowi Świętemu działać w sercu tego drugiego człowieka. I inna refleksja, która tutaj jest. Już w czasach apostolskich byli ludzie, którzy mówili, już dokonało się zmartwychwstanie. Już właściwie sprawa jest zakończona, czyli musiało być pochwycenie i wszystko. Ileż to razy ogłaszano, że to już będzie koniec, tak? Na górę gdzieś wychodzili ludzie i to co chwila przesuwali co chwila ten termin, bo jeden nie wyszedł, drugi nie wyszedł i trzeci nie wyszedł. Gdyby byli mądrzy i pokorni, to rozumieliby, że o tej godzinie ani dniu nikt nie wie. Nikt nie wie. I Bóg Ojciec w mocy swojej to ustanowił. A więc byli ludzie, którzy poprzez to, co mówili, to była taka pospolita, nazwana to pospolitą, pustą mową, i podważali wiarę niektórych chrześcijan, wprowadzali ich w takie, nie tylko w zakłopotanie, ale jakby tracili grunt pod nogami ci wierzący. I Paweł mówi, oni podważają, wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie, zna Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Cudowną rzeczą jest, kiedy człowiek zaczyna wzywać imienia Pańskiego. My każdego dnia wzywamy imienia Pańskiego, imienia Jezus, a czasami kiedy nie tylko uwielbiamy Pana, ale czasami kiedy przechodzimy przez trudniejszy czas w naszym życiu, po prostu stoimy i wołamy: Boże, Jezu, pomóż, wybaw, ratuj, uzdrów. Każdy, kto będzie wzywał. Ważne jest, żebyśmy przyszli do tego, który ma moc pomóc, który obiecuje pomóc i ma moc pomóc. Zacznij go wzywać, aby on to, co jest krzywe, wyprostował, aby on dał ci siły i moc, abyś mógł iść jego drogą, bo nikt z nas swoją własną siłą nie da rady, ale on daje nam moc. On daje nam moc i siłę. Zna Pan tych, którzy są jego. Fundament Boży jest niewzruszony, ma tą pieczęć na sobie, że Pan zna. I też każdy, kto wzywa, niech odstąpi od niesprawiedliwości. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli wtedy, kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca, a głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory, a sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania,
cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych w nadziei, że Bóg przywiedzi ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Moi drodzy, trzy obrazy w tym fragmencie są dalej przedstawione: lidera, sługi, dziecka Bożego, które służy swojemu Panu. A więc do tych już czterech dochodzi pojęcie, słowo pracownik, dochodzi obraz naczynia, którym jesteśmy i zostaje jeszcze obraz sługi. Dosłownie wiersz 24 mówi sługa, tam jest greckie słowo doulos, oznaczające niewolnik, niewolnik pański. A więc sługa jest tym niewolnikiem. Sami dobrowolnie oddaliśmy się jemu w niewolę. Tak więc pracownik, od niego wymaga się tego, kto jest pracownikiem. A pamiętacie, kiedy mówimy, że mamy spotkanie dla pracowników zboru, to mówimy, że pracownikami jest każdy z nas. Nie tylko lider, ale każdy. A od pracownika wymaga się, aby był, tu jest napisane, wypróbowany, nienaganny i który należycie wykłada, jeżeli głosi, wykłada należycie słowo prawdy. Moi drodzy, to jest człowiek, który jest wypróbowany, czyli jest to człowiek, który przeszedł przez różnego rodzaju doświadczenie i próby. To słowo to jest wypróbowany. Tam jest napisane w liście Jakuba też, kiedy przechodzicie przez rozmaite próby, to radujcie się. I to jest to samo słowo. Prawda? Wypróbowany pracownik, on jest doświadczony, godny przyjęcia, miły, właśnie takim się stał. Tak więc pracownik, jestem pracownikiem Jezusa Chrystusa, który będzie doświadczony i powinien być wypróbowany, powinien okazać się jako ten, który jest nienaganny, czyli to słowo oznacza kogoś, kto nie zasługuje na zawstydzenie, czyli jest, nie można mu nic zarzucić. Nie można nagle tam pogrzebać w jego życiu i powyciągać afery, prawda, podwójnego życia. On ma być nienaganny. Ale dlaczego? Bo myśmy już zostawili stare życie, stary sposób życia, prawda? Oczywiście, że diabeł będzie próbował nas usidlić, dlatego jest wypróbowany. Bo wiele razy musi odeprzeć ataki tego, który chce go sprowadzić na manowce, prawda? Ale też okazuje się, że jest on nienaganny. Nie znaczy, że jest bezgrzeszny, bo Biblia mówi, że upadamy wszyscy, ale nie daje się uwikłać w rzeczy, sprawy i nie trwa w nich, które Bogu się nie podobają. I też w sposób właściwy wykłada słowo Pana, więc nie przekręca słowa, aby udowodnić jakieś swoje racje. Wiecie, wielu ludzi próbuje manipulować Bożym Słowem. Oczywiście pewnego dnia zdadzą z tego sprawę przed Bogiem. Ale kiedy jesteśmy uczciwi, pozwalamy Bogu, Słowu Bożemu i Duchowi Świętemu uczyć nas, to w sposób właściwy, czyli inaczej mówiąc, trzymając się prostej linii prawdy, będziemy przekazywać Słowo Pana. Ten pracownik jest, unika zatem tej światowej gadaniny. Gadaniny, która może powodować, że zaczyna przechodzić w bezbożność, a więc pilnuje swojego języka, ale też ta światowa gadanina też oznacza właśnie takie fascynacja różnego rodzaju poglądami, naukami, rzeczami i tak nazbiera, aż w pewnym momencie okazuje się, że te nauki, te różne myśli i poglądy zaczynają wypełniać jego umysł i serce i sprowadzają na drogę bezbożności. A on ma tego unikać, bo ma być tym wypróbowanym, nienagannym, dobrze rozumiejącym i wyjaśniającym Słowo Pana, więc trzyma się tej linii prawdy Bożego Słowa. Czyli jest tym, który potrafi rozpoznać
zrozumieć tą nutę fałszywej nauki i potrafi dać też temu odpór, jeśli trzeba. Naczynie jest pięknym obrazem. Taki szósty obraz, który apostoł Paweł mówi, słuchaj, sługa Pana jest jak naczynie. Wiecie, piękny obraz mówi w domu Pana. Wyobraźmy sobie, przecież Kościół to jest dom Pana. Każdy z nas jest jakimś naczyniem, słuchajcie. Nie wiemy w oczach Pana, jakim naczyniem jesteśmy. Czasami sami nie zdajemy sobie sprawy, jakim naczyniem jestem, ale w domu Pana są różnego rodzaju naczynia. I kilka rzeczy o tym chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o naczynie. Pamiętacie, w drugim liście do Koryntian 4:7 apostoł Paweł mówi tak, mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Tam apostoł Paweł mówi, że Bóg traktuje nas jak glinę w swoich rękach. Zresztą to nie jedyny taki obraz w Biblii, bo w księdze Jeremiasza w 18 rozdziale także jest o tym mowa. Ale tutaj apostoł Paweł podkreśla coś bardzo istotnego. Chce na coś zwrócić uwagę, żeby każdy patrząc na siebie, po pierwsze popatrzył, jestem tak naprawdę takim kruchym, glinianym naczyniem. To nie jest ten obraz z drugiego listu do Tymoteusza, ale chcę go troszeczkę poszerzyć. Naczynie, którym jesteśmy. Z jednej strony Paweł mówi w liście do Koryntian, że każdy z nas jest takim glinianym naczyniem, czyli takim bardzo kruchym. Wiecie, jeżeli mam gliniany garnek, to naprawdę muszę uważać, żebym go gdzieś tam nie uderzył za mocno, żebym go gdzieś, a jak już spadnie, to już wiemy, co się z nim stanie, prawda? Jest delikatny, kruchy. I apostoł Paweł, kiedy pisze do Koryntian, zwraca uwagę, mówiąc, mamy ten skarb, to Królestwo Boże, to nowe życie w glinianym naczyniu, którym jesteśmy. Abyśmy nie popadali w zarozumiałość i pychę, o, sam to zrobiłem, sam to spowodowałem, sam sobie pomogłem, sam się wyrwałem z grzechu. Nie. To Bóg nas wyrwał z grzechu. Bóg nas wyrwał z nieprawości, z nieczystości. Zrobił nas takie swoje naczynie, którym napełnił Bożym życiem. Mocą Bożą. I aby każdy patrzy, mówi, nie, gliniane naczynie jest takie pospolite, takie zwykłe, tam musi być coś więcej, skoro to naczynie jest tak cenne w oczach Boga. Patrzy i mówi, ważne jest to, co jest w środku przechowywane. To stanowi o wartości. I w oczach Bożych, kiedy staniemy, moi drodzy, jak gliniane naczynia, będzie stanowiło o wartości w oczach Bożych nie to, kim my jesteśmy, ale czy tam w środku On zobaczy swojego Syna Jezusa Chrystusa, którego uwierzyliśmy i przyjęliśmy do naszego życia. Bo On chce tam widzieć swojego Syna. To Jego życie, Jego odkupienie, Jego przelana krew stanowi o wartości, jaką mamy w oczach świętego Boga. Mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Tutaj z kolei apostoł Paweł akcentuje troszeczkę inaczej i trochę inny obraz, mówiąc o naczyniach, jakimi jesteśmy jako chrześcijanie. I zwraca uwagę, że w tym domu Pana są naczynia troszeczkę już inne. Mówi tak, nie zapominajmy, my ciągle jesteśmy jednym, drugim i trzecim, jeśli o to chodzi. To są obrazy, które coś mają nam powiedzieć. Mówi, w domu Pana jest też nie tylko jak gliniane naczynie, w którym jest skarb, życie wieczne, Królestwo Boże, ale w tym domu Bożym też jesteśmy przyrównani do takich naczyń ze złota, srebra, drogich kamieni, ale też są tam takie naczynia drewniane, gliniane. Jedne są do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Prawda? Jeżeli mamy gościa takiego, chcemy go uhonorować, taką ważną osobistość, to nie dasz mu jedzenia w drewnianym czy glinianym naczyniu, wyciągniesz najlepszą zastawę. A teraz Pan mówi o tobie i o mnie. W moim domu, w moim zborze są różnego rodzaju naczynia.
I co jest ciekawe, ta jakość, ten rodzaj tego naczynia nie jest uzależniony tylko od Pana. Nie jest uzależniony tylko od Pana. Właściwie Pan by chciał, żeby wszystkie te naczynia były ze złota, srebra, drogich kamieni. Były z takiego materiału. Ale nie wszystkie takie są. On tutaj wyraźnie mówi, co powoduje, że jedne są z najlepszych materiałów, a inne są pośredniej materii, pośredniej jakości. Jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Inaczej mówiąc, apostoł Paweł mówi, stajesz się dzień po dniu, ja, każdy z nas, albo naczyniem szlachetnym, zaszczytnym, albo pospolitym. I to zależy od codziennych twoich i moich wyborów. Co robimy, co mówimy. Zwróćcie uwagę, jeśli zachowasz siebie czystym, od rzeczy, które są pospolite, są, a czasami one są brudne, one są nieczyste, niewłaściwe, to nie będziesz, nie staniesz się takim naczyniem, które zaszczytne, które on by mógł wziąć i postawić na honorowym miejscu i powiedzieć, wiecie, to jest coś pięknego. Prawda? Inaczej mówiąc, apostoł Paweł naucza tutaj o uświęceniu. Jeżeli trwamy w uświęceniu, jeżeli sami pilnujemy siebie, swojego życia, czy jesteśmy, staramy się być posłuszni Jego słowu, żyć jak On mówi w swoim świętym słowie, pilnujesz swojego języka, pilnujesz swojego wzroku, pilnujesz swojego zachowania i mówisz, nie moją mocą. Pamiętajcie, żebyśmy nie polegali tylko na sobie, ale oto Bóg dał nam życie nowe, które ma moc, abyśmy mogli podobać się Bogu. Żyjemy przez Niego i przez moc Jego Świętego Ducha, który dał nam to życie. A więc mogę stawać się dzień po dniu tym naczyniem do celów zaszczytnych. W księdze Jeremiasza, 15 rozdziale, tam jest mowa, Bóg mówi do Jeremiasza tak. Wiecie, Jeremiasz przez 20 lat wzywał ludzi do upamiętania. Przez 20 lat pokazywał im, że żyją w strasznym duchowym stanie. Bałwochwalstwie, niemoralności, różne złe rzeczy, okropne rzeczy. Myślę, że nawet poganie wokół nich lepiej żyli niż oni. Jeremiasz im to głosił i mówił. Prosto, jasno, z wielką miłością, z wielką troską i płaczem. I za każdym razem dochodziło do tego, że o mało nie tracił z powodu tego życia. Oni chcieli go zabić. Raz wrzucili go do cysterny. I on, wiecie, jest taki piękny psalm, on mówi, ja nie znajduję gruntu dla moich nóg i woda już zaczyna mi sięgać do ust i wołam do Boga, żeby mi pomógł. Dlaczego oni mnie tak nienawidzą? Przecież ja mówię tylko to, co Bóg mi każe mówić. Chodzi o ich o to, żeby zostali uratowani i zeszli ze swojej złej drogi, a oni nie dość, że robią to, co robią, to jeszcze chcą mnie zabić. Wiecie, Bóg dał mu obietnicę, nie zrobią ci krzywdy. To znaczy, nie pozbawią go życia, ale musiał wiele wycierpieć. I pewnego razu on w tej księdze, w swoim proroctwie napisał zdumiewające słowa. To jest człowiek, który jest tak już uciśniony, tak obciążony ze strony innych, swoich przeciwników, że woła, Boże, przeklęty dzień, którym oznajmiono mojej matce, że narodził się chłopiec. Mówi to prorok pański. Mówi to sługa Boży. Mówi to człowiek, który jest napełniony Duchem Świętym. Ale przeżywa tak potężną presję wrogów, ale muszę jedno powiedzieć, że Jeremiasz zachował czystość. Jeremiasz był i jest tym pięknym naczyniem przed obliczem Boga i w domu Pana. Kiedy będziemy w niebie, będziemy widzieć tych wielkich mężów wiary,
On będzie chlubą, chlubą Boga, chlubą Ojca. Spełnia się na nim to, co jest skierowane do nas. Cierp. Bądź gotów. To jest cena. Cena dlatego, że ludzie nie nienawidzą tego skarbu, który jest w tobie, tego, który jest twoim Zbawicielem. To z tego powodu. A więc dzień po dniu, moi drodzy, albo staje się naczyniem, które Bóg będzie mógł coraz bardziej podnieść i użyć, albo nie. Jeszcze jedna rzecz, chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz o naczyniu. Wiecie, gliniane naczynie ze względu na chwałę i moc, która jest w nas. Szlachetne, piękne, ze szlachetnego kruszcu naczynie ze względu na twoje i na moje życie codzienne z Bogiem. Takim naczyniem się stajemy. Ale chcę powiedzieć też, że to naczynie, którym jesteśmy, musi być rozbite. Rozbite, jeżeli ma przynieść woń i chwałę. Użyję obrazu, bo mówię obrazem. Co mam na myśli? W Ewangelii Marka w 14 rozdziale czytamy taką piękną historię o pewnej kobiecie, która przyszła do Szymona Trędowatego, aby namaścić Jezusa. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego, stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej, ale Jezus rzekł, zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie, albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła, uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Wiecie, dopóki ten olejek był w środku, zamknięty, nie było żadnej woni. Ona zrobiła taką dziwną rzecz. Zresztą zobaczcie, jaka była reakcja ludzi. To był majątek, 300 denarów. To prawie rok pracy. Ona to, co nazbierało w ciągu roku 300 dniówek, ona przyniosła tak drogocenną rzecz, rozbiła i wylała na głowę swojego mistrza, swojego Zbawiciela, swojego Pana i zrobiła to z głęboką miłością. To był hołd, to był wyraz miłości dla Jezusa, dla swojego Pana. Wiecie, czasami patrzymy, mówimy, jak ważne jest to, co przynosimy przed oblicze Boga, to, co dajemy Bogu. Czy dajemy to, co jest naprawdę cenne z nas, to, co jest cenne dla nas? Można było mniej. Po co takie drogie? Ale Jezus powiedział, to, co ona uczyniła, uczyniła wielką rzecz dla mnie, na mój pogrzeb. Postąpiła z wielką miłością wobec mnie. I to, co jest niesamowite, moi drodzy, wiecie, ci uczniowie tam się burzyli i tak dalej i nie rozumieli. Czasami ludzie w kościele z różnych rzeczy się burzą. Ale kiedy masz serce i dajesz obficie, dajesz z miłością, ze względu na Pana, aby Jego imię, aby On sam był uwielbiony. Pan to widzi i Pan to wynagrodzi. Ale żeby to, co było tak cenne i taki piękny miało zapach, woń, musiało zostać rozbite. I tak sobie myślę, moi drodzy, to jest tak jak z naszym życiem. Musimy być złamani, nasze ego, nasze ja. Musimy być złamani, żeby ta woń, którą jest Chrystus w nas, mogła być odczuwalna, dostrzegalna przez innych.
A więc woń się będzie unosić z twojego, z mojego życia wtedy, kiedy naczynie będzie rozbite, kiedy ja poddam się całkowicie pod Jego wolę. Pamiętacie, Jezus mówi, ziarno pszeniczne, które wpatrzy do ziemi, nie obumrze. To jest to złamanie. Nie umrze dla swojego ja. Pojedynczym ziarnem zostanie. Ale jeśli obumrze, to co dzisiejszego wieczoru chciałbym, żebyśmy się modlili, Panie, pomóż mi, żebym był jak to rozbite naczynie, aby woń Chrystusa mogła wychodzić z mojego życia. Apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian w 2 rozdziale, mówi tak, posłuchajcie 14 do 16 wiersza. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wolność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Wonią. Jesteśmy jak perfumy. Zwróćcie uwagę, że ta woń to jest woń Chrystusa, nie nasza. Kiedy naczynie jest złamane, kiedy jest rozbite, ta woń, ten zapach piękny może się uwolnić i może przynieść właśnie to, co przynosi piękny zapach. Radość, przyjemność, odpocznienie, błogosławieństwo. To jest woń przede wszystkim Chrystusowa w nas dla Boga. Boga nie interesuje nasza woń, naszego potu i wysiłku, naszego ja. To jest wręcz... Wiecie, dlatego kapłani, kiedy wchodzili do świątyni, mieli lniane naczynia, aby nie pocili się i nie było czuć potu ludzkiego. Musieli być czyści. Wiecie, czasami my próbujemy coś czynić, jakby pokazać, że my potrafimy własną siłą, a trzeba, powinniśmy pójść przed oblicze Pana i powiedzieć, Panie, abyś Ty był widoczny, abyś Ty pachniał w moim życiu, aby ludzie patrząc na mnie, widząc mnie, jak mówię, jak się zachowuję, jak reaguję. Muszę powiedzieć, że nie zawsze ludzie to dostrzegają, bo nie dajemy im powodów. Czasami zupełnie to wygląda inaczej. Też myślę o sobie. Ale myśmy wonnością Chrystusową dla Boga. A więc dla Boga i też wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni, jedni i drudzy, tą woń będą mogli wyczuwać. Dla jednych to będzie radość, a dla innych to będzie sąd. Ale ta woń jest. I moją modlitwą i moim pragnieniem jest, żebyśmy dzisiaj modlili się, abyśmy byli takim, stawali się takimi naczyniami do celów zaszczytnych, ale też abyśmy byli tacy właśnie rozbici z tego wszystkiego, co jest z nas, aby Chrystus był całkowicie uwielbiony, wywyższony. Przypomina mi się jeszcze jedna sytuacja takiego złamanego człowieka przed Bogiem. Pamiętacie Jakuba, który, wiecie, słowo, imię Jakub znaczy oszust. A później, kiedy on już ma się spotkać z Labanem, on próbuje własnymi siłami to wszystko załatwić. Ale na drodze stanął mu anioł pański i mocował się z nim przez całą noc. I w końcu ten anioł coś zrobił. Uderzył go w biodro. Jakub już nie mógł normalnie chodzić. Kulał. Kulał już przez całą resztę swojego życia. Jakby jego własna siła, to w czym pokładał nadzieję, w sobie, w swoim sprycie, to zostało w nim złamane. Aby teraz Bóg mógł okazać swoją moc i łaskę. I słuchajcie, kiedy to się stało, kiedy on został uderzony i zaczął kuleć, on wiedział, że już tylko nawet nie jest w stanie uciekać. On naprawdę musi polegać na żywym Bogu. I przedtem chciał się schować ze swojej żony i dzieci, ale teraz idzie na sam przód przed nich i biegnie na spotkanie ze swoim bratem Ezawem, którego 20 lat wcześniej oszukał. Jest złamany. Już nie polega na sobie. Wie, że Ezaw ma 400 zbrojnych ludzi. Moment i nie ma Jakuba i wszystkich. Ale on już nie polega na sobie. On patrzy na tego, który go prowadzi przez życie.
któremu zaufał, któremu się w końcu poddał i Bóg go cudownie wyprowadził, poprowadził dalej. A myśmy wonnością. Panie, spraw, abyśmy takim naczyniem byli w naszych domach, gdziekolwiek jesteśmy. I ostatni obraz to jest sługa, niewolnik. Sługa. To jest ciekawą rzecz. Apostoł Paweł mówi do sługi, aby jakby daje mu takie krótkie rozkazy, czy też nakazy, jak powinien się zachowywać jako sługa, jako niewolnik. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory. Powinien być uprzejmy, zdolny do nauczania, cierpliwy, cierpliwie znoszący przeciwności. A więc jest opór, jest coś nie tak, ale on dalej trzyma się Bożej drogi, wiernie trzyma się, chociaż jest sprzeciw, jest opór, jest walka, on trzyma się Bożej drogi. Napominający z łagodnością krnąbrnych. Wiecie, umie podejść do ludzi, którzy są gdzieś daleko od Boga. Wie, że Bóg miłuje tych ludzi. Wie, że Bóg pragnie ich zbawienia. Sługa pański, niewolnik Chrystusa, nie wdaje się w spory, ma uciekać przed pożądliwościami, ma zabiegać, aby prowadzić życie w sprawiedliwości, świętości, miłości, pokoju. Ale też ma być uprzejmy dla wszystkich. Ma cierpliwie znosić przeciwności i napominać z łagodnością. Z łagodnością. Tych krnąbrnych, tych, którzy są... Wiecie, popatrzcie, tu apostoł Paweł mówi tak, coś takiego, ci krnąbrni ludzie, którzy potrzebują upamiętania, są poza życiem z Bogiem. Oni są w sidłach diabła, który zmusza ich do pełnienia swojej woli. W sidłach diabła. Diabeł nie jest jakąś koncepcją zła, jakimś bezosobowym bytem. Diabeł jest konkretną duchową istotą. Bardzo przebiegłą, bardzo złą. I Słowo Boże mówi, że on sprawuje kontrolę nad wszystkimi tymi, którzy nie poddali się pod władzę Chrystusa, którzy nie należą do Niego. I że wyzwolą się z sideł diabła. Wiecie, to słowo sidło jest tylko 5 razy użyte w Nowym Testamencie. To jest taka pułapka, którą diabeł zastawia na ludzi, trzyma ich w sidle i w pułapce, w ich myślach, w ich myśleniu o Bogu, o życiu. Popatrzcie, choćby taka prosta rzecz. Kiedy Bóg wzywa człowieka, żeby za nim poszedł, diabeł zaraz przychodzi i mówi, masz jeszcze czas. Albo przychodzi i trzyma w jakiejś... Nie wiadomo, czy to w ogóle jest prawdą, że On jest ten Bóg. Zobaczcie, jak ludzie są, nie wiedząc o tym, On zmusza ich, On ich trzyma w takim swoich sidłach, w ich własnych myślach, a Słowo Boże wyraźnie mówi, zasłonięta jest Ewangelia dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego, czyli diabeł, zaślepił umysły niewierzących. Aby nie świeciło im światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Tekst oryginalny mówi, że diabeł bierze tych ludzi żywcem w niewolę. Dosłownie, żywcem w niewolę. I usidla ich, trzyma ich. Spętał ich w takim błędnym myśleniu niewiary. W takim myśleniu... Jeszcze nie teraz. Jeszcze jest czas. Nie musisz, a nie wiadomo, czy to w ogóle jest prawdą. Apostoł Paweł i Słowo Boże tutaj mówią bardzo jednoznacznie. Ale Chrystus przyszedł wyzwolić nas z wszelkich diabelskich zasadzek. Z wszelkich. I Pan Jezus rozbroił te nadziemskie władze i pokonał je. I każdy człowiek, dlatego jest napisane, każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony. I wyjdzie z tych sideł, aby wyjść na wolność, aby żyć z Bogiem i dla Boga.
ale musisz coś zrobić. Ale sługa, niewolnik, wiedząc o tym, sam przecież takim był, ma napominać z łagodnością, z cierpliwością, w oczekiwaniu, że kiedyś sam Bóg Wszechmogący poruszy serce, sumienie, otworzy oczy, sprawi światło, aby mogli wyzwolić się z tych sideł. Tak więc Paweł daje rady liderowi Kościoła Tymoteuszowi. Maluje obraz różnego rodzaju, jak liderzy wyglądają, jacy są, za kogo są uważani przed obliczem Boga, jak Pan Bóg ich traktuje. I pamiętajmy, moi drodzy, też te wszystkie obrazy odnoszą się do każdego z nas. Do czegoś nas wzywają, zachęcają, abyśmy takimi ludźmi byli i abyśmy w ten sposób służyli Bogu żywemu, któremu powierzyliśmy nasze życie. Chciejmy się teraz modlić. Chciejmy prosić Go, Boże, jeżeli mamy takie pragnienie, bo przecież to my musimy chcieć tego, co On mówi. Pomóż mi stawać się takim naczyniem, Panie. Takim naczyniem ze złota, srebra i drogich kamieni. Pomóż mi, Panie, być wonią Twoją. Zaprośmy i prośmy, aby Jego Święty Duch napełniał nas, nasze życie i Jego święta obecność, a wszelka chwała z naszego życia, aby mogła być przypisana temu, który jest w nas. Aby kto się chlubi, Panem się chlubił. Tak mówi Paweł w liście do Koryntian. Panem, nie sobą. Panem, który nam udziela mocy i siły, abyśmy mogli, tak jak Paweł, dzień po dniu biec dobry bieg wiary, ją zachować i oczekiwać na wieniec sprawiedliwości. Amen. Powstańmy, aby się modlić. Bez względu na to, co jest w Twoim życiu dzisiaj, zachęcam Ciebie. Ze swojego miejsca, tam gdzie jesteś, zawołaj do Pana. Jeżeli potrzebujesz Jego pomocy, Jego wybawienia w jakiejkolwiek sytuacji, powiedz, wypowiedz to swoimi ustami. Panie Jezu, pomóż mi. Pomóż mi. Wybaw mnie. Wyprowadź mnie z tej sytuacji. Chciej być konkretny, ale też chciej przyjść do tego, który obiecuje, że nie zostawi Cię, ale wysłucha. Wysłucha, bo On pragnie wysłuchiwać naszych modlitw. On jest naszym Zbawicielem. On jest Bogiem, który miłuje Ciebie. On Ciebie wzywa do siebie i udzieli Ci błogosławieństwa. Cokolwiek przeżywamy, drodzy, w naszej pracy, w naszym domu, z naszymi dziećmi, cokolwiek przeżywamy, wzywajmy Jego imienia i módlmy się z głębi naszych serc. Panie, tak dziękuję Ci, że jesteś żywym Bogiem, że jesteś Panem pośród nas. Zgodnie ze swoim słowem powiedziałeś, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w moim imieniu, ja tam jestem. Tak wołam do Ciebie, Panie Boże Wszechmogący. Pomóż mi, Panie, abym był tą wonnością Chrystusa dla Ciebie i dla ludzi. Dopomóż mi, Panie, abym stawał się tym naczyniem do celów zaszczytnych. Tak modlę się, Panie, dotykaj mojego życia. Też modlę się, Panie, abyś rozkruszył to wszystko, co wymaga rozkruszenia we mnie. Panie, uwielbiam Ciebie. Dopomóż mi, Panie, Boże Wszechmogący, tak aby Chrystus był wywyższony we mnie, w moim życiu i przez moje życie. Dopomóż mi, Panie, aby mógł się, kiedy znajdę się u kresu moich dni, mógł patrząc wstecz powiedzieć, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości od Chrystusa. Boże, błogosławię Twoje imię, błogosławię Twój Kościół na tym miejscu, błogosławię moich braci i siostry i dziękuję Ci za każdą osobę, którą Ty, Panie, tutaj postawiłeś tego wieczoru i dałeś, Panie, Kościołowi. Tobie niech będzie chwała. Błogosławimy tych, których dzisiaj nie ma razem z nami. Panie, chcemy Cię uwielbić. Przyjdź w swojej łasce i mocy i miłości do mojego, do naszych serc. Amen.